Po zwycięstwie Dobrej Buły i Warburgera przyszła pora na kolejny, trzeci już pojedynek w naszych mistrzostwach, a w nim zmierzą się Hamburger z Karaibów oraz Wół na Stół. Zaczęliśmy od Hamburgera z Karaibów. Ocena na Google Maps to 4,5 i ponad 1500 opinii. Lokal znajduje się przy ulicy Puławskiej 138. Za cheeseburgera z 200 gramami wołowiny zapłaciliśmy 38 zł, natomiast za 200 gramów frytek kolejne 12 zł. Zapowiadało się naprawdę nieźle. Siemanko, spójrzcie, jak prezentuje się burger z hamburgera z Karaibów. Jest tutaj wołowina 200 gramów aż. Bułka jest najgrubsza, szczególnie ten tutaj spód, spójrzcie. I on jest gruby, to jest 2 cm. Tutaj wołowina, ale widzę tutaj, co to jest. Fajnie wysmażona, taka na chrupko tutaj, widzisz? Ciekawe, czy to będzie dobre, czy nie. Generalnie skład jego jest bardzo podobny do tych wcześniejszych naszych burgerów, cheeseburgerów. Tylko tutaj mamy jeszcze rozponkę. Zaczynamy od naszych frytek belgijskich. One kosztowały 12 zł za 200 gramów, a 400 gramów to koszt 19. Dobra, jedziemy. No. Tak. Mhm. Głównie tutaj właśnie jest ta fajna, schrupiąca skórka, ale tak, czuć tutaj ten olej, tak jak mówisz. I powiem wam tak, ostatnio się tak cieszyłem z tego pasibusa, z tych frytek, że mi tak smakowały, ale później mi to siadło na żołądku i czułem olej strasznie, więc no... A przy jedzeniu tak nie było czuć wtedy. A frytki smaczne, tylko no już tutaj czuć ten olej, ale my chcemy przetestować tego oto burgerka i naprawdę to nie jest burgerek, to jest burger ogromny. I ładnie ten przekrój się tutaj prezentuje. No. Bo ta bułka jest większa, bo się zastanawiam, czy on ma 200 gramów, czy on wygląda na 200 gramów, ale dla mnie on nie wiem, czy wygląda na 200, spójrz, tak jak na szerokość, on nie jest aż taki wielki, chociaż ta buła jest tutaj zdecydowanie większa niż pozostałych. Mamy tutaj bułkę pszenną i sezam na niej. Ciekawy tutaj jeszcze taki dodatek, że dają ten popcorn, nie? Ogórek, cebula, rozponka, pomidor, ser cheddar, i właśnie nasz burger. Sosy to tutaj jest po prostu sos tysiąca wysp. A, to jest sos tysiąca wysp, ketchup i majonez. Więc ej, ta bułka, to ja nie wiem, czy ona nie jest jakaś kukurydziana. Ale pani powiedziała, że pszenna. Strasznie żółta. Inna bułka niż inne. Nie jest taka sprężysta. A fajnie ten słodki smak tutaj wchodzi. Komponuje to wszystko jako właśnie całość, kompozycja. I dobrze tutaj czuć, tak sosy są wyważone, bo nie przytłacza cię żaden, ani ten ketchup, który tutaj jest, czy ten sos właśnie tysiąca wysp. On tak dopełnia tego smaku, dobre dodatki, ale jeszcze muszę się wgryźć w to mięso. Konsystencja mięsa jest bardzo dobra. Tutaj w ogóle ci w żaden sposób nie przeszkadza, jest soczyste. Ale nie czuć tak smaku jak w Dobrej Bule, nie? Tego mięsa, bo tam jednak to mięso się strasznie wybijało. On jest lepszy niż Warburger, moim zdaniem, naprawdę, więc generalnie jest dobry. Dopiero teraz doszedłem do ogóreczka i ogórek, powiem wam tak, w burgerze tak dodaje fajnie smaku. Naprawdę, w tych kilku burgerowniach, co byliśmy, to zawsze ogórek był takim naprawdę mocnym akcentem, nie? Smakowym. I tutaj również. I dobry, dobry, dobry ten ogórek. Nie no, mięsko jest dobre. Mięsko jest dobre, ale no w Dobrej Bule mieliśmy Black Angusa, ale to też jest wołowina sezonowana. Cena 38 zł. I powiem wam tak, generalnie jak ja jem, to nie jestem przekonany, że on jest jakoś bardziej zapychający niż te inne. Po prostu tutaj ta buła jest taka bardziej napompowana, wiesz co chodzi. Ona nie, jakoś nie jest większa moim zdaniem waga tych bułek, tylko ona jest właśnie taka duża, nie? Pojemna. No naprawdę dobry burger, ale tutaj jest jeszcze jeden plusik tego lokalu. Na stołach mamy sosiki Tex Spicy, ketchup. Jak jest Tex Spicy, jak stoi na stole, to możemy dodać chyba, co? Tak mi się wydaje. Bo on generalnie jest taki delikatny, a w drugiej może pójdziemy w ostre, co? Ej, dobry ten sosik, ten tak spicy. Taki smak jak masz jak w tych sosach na bazie habanero. Burger jest naprawdę dobry i tutaj nie mam do czego się przyczepić. Może to bułka komuś nie pasować. W sensie, bo ona jest jednak inna troszeczkę. Ale i mięso dobre, dodatki świeże. Jest spory ten burger. No 38 zł najdroższy ze wszystkich póki co. Ale bardzo się go łatwo je. Ja się bałem na początku wróbel, że nie będę mógł go ugryźć całego, wiesz o co chodzi. A dzięki temu, że ta bułka jest taka, można ją tak łatwo spłaszczyć, to bez problemu po prostu się je. Jednak jedynym dodatkiem, który tak naprawdę się wybijał mocno, był ten ogórek. Te inne to tak gdzieś tam w ukryciu sobie pozostawały. Nawet jakoś nie mam mocnego posmaku cebuli na języku, co często generalnie
jest, jakie jest ta cebula. Ale naprawdę smaczny burger. Inspektor Gadżet. Tutaj również można korzystać z rękawiczek darmowych. Co prawda nie są tak wygodne jak Bobim. Ale jeżeli ktoś chce, no to zawsze można sobie założyć, żeby się nie ubawić. Tak, próbowałem tego popcornu i nie do końca rozumiem, po co on tu jest, bo on taki jest ani przysolony, ani... No chyba, że może by jakoś pasuje do tego burgera. Ty próbowałeś? Ja nie jestem fanem popcornu, generalnie. Ale sam to, że dają, jest jakimś tam plusikiem. No, wygląda ładnie. Warzywka czuć. Tutaj też jest roszponka, tak? Tak, no ta roszponka spoko. Spoko dodatek, ja lubię roszponkę. Tutaj wydaje mi się, że główne skrzypce gra bułka. Że ona jest inna. Ją najbardziej czuć przez to, że jest taka słodka. Słodziutka, no. Ugryzłem środek. To fajnie, ona wtedy nie gra, nie jest na pierwszym planie. Czuć mięso i warzywa i sosy. Ale jak ugryziemy tutaj z boku, gdzie jest najgrubsza, to trochę jakbym drożdżówkę jadł. Tylko, że z kawałkami mięsa. Mi ta bułka trochę przeszkadza. No właśnie, to ty jesteś z tym. Bo czuję cały czas tą słodycz bułki. Zamyka pozostałe smaki. A jak ogólnie mięso i tak dalej? Mięso wydaje mi się, że jest spoko. Tam, gdzie czuć mięso, to czuć mięso. Smaczne mięso, tak? Dobrze jest zmielone. Nie jest przesuszone, nie ma żadnych chrząstek. Z sosem trochę lepiej, bo wtedy już nie czuć tej słodyczy. No ale to chyba nie na tym polega jedzenie burgera, żeby zalewać samym sosem. Mięso mi smakuje, warzywka mi smakują, tylko bułka przyćmiewa wszystko. Dla mnie to jest... Nie wiem, czy nie trzecie miejsce. Dobar burgerem? Jeszcze patrząc na cenę, to jest najdroższy burger ze wszystkich. Ma 200 gramów kotlet. Warburger 32 miał 150 gramów. Dobra była, 175 było. To lecimy na wół na stół. Wół na stół, czyli jeden z moich dwóch cichych faworytów tych mistrzostw. Lokal, który odwiedziliśmy, znajduje się przy alei Ken 52. Średnia na Google Maps to 4,4 przy ponad 2000 opinii. Za burgera cheeseburger z serem cheddar topionym w piwie porter zapłaciliśmy 31,90, a za zestaw frytek domowych z kolesławem, nachosami i salsą 13,90. No to spójrzcie, jak nam smakowało. Ogólnie jadąc tutaj, chcieliśmy wziąć wołowinę Black Angus i cena by była wtedy taka sama, bo 37,90. Natomiast pani nam powiedziała, że Black Angus jest przyprawiany tylko solą i pieprzem, a tutaj mamy jeszcze czosnek, jeszcze są jakieś inne przyprawy w tym mięsie, więc po prostu poszliśmy w tą, bo pani poleciła nam to mięso, że osobiście woli, więc poszliśmy za jej poradą. Dobraliśmy sobie jeszcze frytki domowe, a okazało się, że do tych frytek jeszcze jest kolesław i tutaj kilka nachosów. Dobra, jedziemy. Zdecydowanie najoryginalniejsze. Generalnie mocno ziołowy tutaj posmak. Ono smakuje jakbyś jadł puree zamknięte w chrupiącej skórce. Ciekawe, czy sami robią? Kiedy napisane domowe, to muszą w domu robić i tu przynosić. Najlepsze frytki jak dotąd. To nie jest w ogóle rozmaryn? Z rozmarynem. Mega dobre frytki. Zdecydowanie najlepsze jak na razie ze wszystkich. 220 gramów wołowiny. To jest właśnie to ich mięso. Plusem jest to, że można wybrać sobie tutaj bułeczkę. Albo jest słony precel, albo właśnie słodka brioszka właśnie z sezamem. I my poszliśmy w tą wersję słodką. Przecięliśmy burgera i prezentuje się on tak. Ej, ładnie to wygląda ten ser. Takie różowe mocno. No. Mam wrażenie, że bardziej wyszło medium rare niż medium, nie? Tak jak chcieliśmy. Wół na stół oszukuje tutaj, bo to nie jest cheeseburger, tylko to jest cheeseburger, czyli... Oni nie oszukują, tak jest napisane. No tak jest napisane. To... No tak, mieliśmy cheeseburgery, a to jest cheeseburger, co znaczy, że ten ser jest topiony właśnie w piwie porter. I fajnie to wygląda. Generalnie on taki jest mocno taki płynny. No zobaczymy jak smakuje. Generalnie reszta to wygląda podobnie. Tutaj sos to jest salsa burgerowa. Dobra, jedziemy. O, ale tutaj czuć mocno grillowy smak. Pierwszy raz czuję tak mocno grillowy smak mięsa. I bułka jest mega słodka, ale nie aż tak jak tam. Najbardziej grillowy posmak mięsa. Mięso jest doprawione i to dosyć solidnie. I to czuć. Ale myślałem, ogólnie byłem w wolę na stole,
bardziej mnie powaliło kiedyś. Ale jeszcze się wgryzę dalej, żeby wszystko spróbować. A bo kiedy wziąłeś jakiego burgera? Nie pamiętam, na pewno jakiegoś z jalapeno wtedy. No, na ostro. Ten serek jest fajny, bo jest coś taki troszeczkę inny. Posmak taki mocno jakoś może portera nie czuć, ale to dla mnie plus. On ma taki bardziej ostrzejszy smak, nie? Jak mam wrażenie, że tego sera. I to jest fajne, ale minus jest taki, że generalnie mega mocno brudzi ten burger. No, tutaj się ufajdolicie na pewno. Rękawiczek nie dostaliśmy. Tak, ale tu plus, że pytali o stopień wysmażenia, tak samo jak w burgerze z Karaibów. Mhm. Bardzo fajne, tutaj też wchodzą pikle, jak w każdym burgerze. Ogórki to jest świetny dodatek. Natomiast bardzo fajna jest tutaj salsa burgerowa. Naprawdę taki oryginalny smak. Smaczne to jest. Generalnie tutaj czuć dużo wyraźniej ser jest. Dzięki temu może, że on jest roztopiony i właśnie w tym porterze zalanym. Bo w tych wszystkich innych burgerowniach jedliśmy cheeseburgery, ale ten ser gdzieś tam ginął tak naprawdę. Lekki może posmak był w niektórych, ale tak to on ginął. Tutaj wyraźnie czuć, że jest cheeseburgera. I to jest mega dobre. Ogólnie burger kiedyś mi smakował lepiej w tym wolę na stole, ale mimo wszystko chyba na jego na pierwszym miejscu ze wszystkich. Mimo wszystko. To jest po prostu cheeseburger tutaj. Bułka jest po prostu okej, smaczna, bez szałów jakichś tam wielkich. Mega dobry ten ser jest tutaj. Fajna salsa, no i dobre mięso. Generalnie czuć też ten czosnek, o którym pani mówiła. Moim zdaniem z tych, co jedliśmy, najlepszy. Najbardziej tutaj charakter ten serowy jest i go czuć. Ale liczyłem na coś więcej. I plus za ten grillowy posmak po prostu mięcha. Naprawdę spoko. We frytkach nie czuć tego oleju. No. Poza tym są fajnie doprawione. Leżą już tutaj z 10 minut, nadal są chrupkie. No frytki najlepsze moim zdaniem z tych, co próbowaliśmy. No mi te w dobrej bóle smakowały, ale bym dał chyba na tym samym miejscu. Jejku, strasznie dużo tutaj tego sera. No. To jest ser czy sos? Nie, to ser jest. To ser. Ale, kurczę, obawiam się tego właśnie czerwonego mięsa, że to nie jest takie medium, tylko bardziej... No on jest medium rare bardziej. Bardziej rare. Dodatków jest sporo. Nie mamy tutaj pojedynczego ogóreczka, tylko rozłożone jest to na całości. No sporo, dużo więcej tego ogórka. Tak. Czuję ten fajny posmak, co mówisz, grillowy, ale mi przeszkadza. Przeszkadza ci? Mięso. Czy przeszkadza ci? Że no, czuję tę strukturę mięsa jeszcze, wiesz, nie do smażonego. Szkoda. Już ja takie lubię. No ja nie. Bułka lepsza tutaj niż w Krajbach. Ser, sos. Nie wiem, czy aż go za dużo nie jest, aż no, wszystko wypada ci, nie? No, brudzi. Nie tyle nawet, że brudzi, ale jego jest aż tyle, że jak trzymasz, to ci wszystko wypada. No i dla mnie, no, to mięso. Liczyłem na medium, no, bardziej dostaliśmy no, te. Tu, gdzie brzegi są wypieczone bardziej, to smakuje mi, nie? Ale no, w tej sytuacji chyba będę musiał dać głos na Karaiby. No plus taki, że tutaj z pewnością czuć, że je się cheeseburgera, tego sera jest mnóstwo. Ty swój głos oddajesz na W. No ja na W. No, no. Karaiby. Czyli co? Gdzie lepsze frytki? No, frytki, cena i tak dalej, nie? Cena no. Tutaj, frytki tutaj, no to. Także W nas tu przechodzi dalej. Także widzicie, było wyrównanie, akurat mi smakował W na stół i to mówię, mi najlepiej smakował ze wszystkich, ale liczyłem na więcej po tym, co kiedyś jadłem. No ale było mega wyrównanie i powiem wam także, szkoda, bo jakby w innej parze hamburger z Karaibów by przeszedł, nie? Frytkami przegrał. Tak naprawdę tam były smaczne frytki, ale przez ten olej, nie? Znaczy, no tutaj były lepsze po prostu, one ciekawsze te frytki. No i jeszcze 5 zł cena. A kotlet tu 220 gramów, tam 200, no i ta cena, więc no przejdzie W, ale było wyrównanie. Także do kolejnej rundy przechodzi W na stół, a w kolejnym odcinku spotkają się bydło i powidło oraz święci z Bostonu. Dajcie znać w komentarzach, kto jest waszym faworytem.